No nic, nasz Minecraftowy świat będzie się rozrastał. Mam tutaj pewne plany, które sobie wymyśliłem leżąc w łóżku. Wiecie, mieliście kiedyś coś takiego, leżycie w łóżku i tak sobie myślicie, ale coś Minecrafta zbudował. To jest właśnie to, co ja pomyślałem sobie. I pomyślałem tutaj, że oprócz tego mojego dennego budynku, który tu mam, który kiedyś przyozdobię, mam nadzieję, to zrobimy sobie tutaj jeszcze jedną rzecz. Takie schodki tego mini sypialni, ale to za chwilę wszystko ogarniemy. Więc ja to musiałbym się przekopać w ten sposób do góry, jakoś takie zrobić na razie prowizoryczne schodki, żeby jakoś się tutaj ogarnąć w terenie. Ja zginąłem, dlatego mam wszystko niepoukładane, tak trochę nie wygląda to zbyt ładnie. No ale zobaczymy, ile tej stopni mogę zrobić przede wszystkim. No, wykopmy się, proszę bardzo. Trzeba partoczka zawołać. A czemu partoczka trzeba zawołać? A czemu partoczka wołać, powiedz mi, bezimienna? Myślę, że to były takie dwa stopnie mniej więcej. Myślę, że ten poziom by się tu, bo to tutaj bym zaczął, powiedzmy, schody budować. Tu. Musiałbym to chyba do góry, chociaż mógłbym tu zacząć budować schody. I to będzie stopień mniej więcej na tym poziomie, tu. Dwa stopnie, raz, dwa. Tak. I tak będzie. O, myślę, że takie coś tu będzie, chociaż... Chociażbym musiał podnieść wtedy jeden poziom, więc to jednak zostaniemy przy takiej konfiguracji, że tutaj po prostu będzie takie wejście do góry, o. Tu i tu, i tu będzie wyjście, o. Takie coś, o. Teraz to sobie rozkopmy, teraz to sobie wszystko porobimy. Gdzie jest klocuch? No tutaj gramy sobie w Minecraft, taka fajna gra, tylko tutaj trzeba dużo kopać derta. No, ja nie mam dużo czasu, bo po szkole muszę robić zadanie domowe. Dlatego ja używam takiego fajnego moda, nazywa się Alpatk, gdzie dostajecie wszystkie klocki od razu i możecie sobie budować. Bardzo polecam wam, recenzja na kanale będzie niedługo. Nie polecam. Dobra, gdzieś tak powiedzmy dotąd będzie to. No coś takiego. Taką miałem wizję, ale teraz to mi zaburzyła się cała wizja. Chociaż. No dobra, powiedzmy tak. Teraz to przekopmy. Chociaż teraz to znowu ciemno. Orzesz mordę. Dobra, zamykamy tutaj, nie ma. Dobra, na razie sobie pokopmy wewnątrz tutaj po prostu. Super, Minecraft pack. Marta nie streamuje ostatnio? Marta streamuje, tylko że ostatnio czasu nie miała, bo nie miała zapału, albo jej się nie chciało, czy coś. Ona też teraz ostatnio właśnie bardziej preferuje robić streamy z malowania. Więc ona lubi sobie porysować. Zresztą nawet i więcej osób u niej też gdzieś tam siedzi, jak ona maluje, więc... Okej, zły pomysł. Dobra, to musimy budować za dnia, bo to tak... Bo to tutaj raczej tak trochę... Który to? A nie, to owce zjadają ziemię. No tak, zapomniałem. Zagraj na serwerze cheatcraft.pl. O, siema, nazywam się Marcel i reklamuję taki nowy serwer. To jest najnowszy serwer, takiego jeszcze nie widzieliście. To jest Minecraft Survival, że masz takie życie, że musisz jeść jedzenie. I jak zjesz jedzenie, to możesz żyć dalej, ale masz poziom głodu, więc musisz cały czas jeść. Do tego masz jeszcze poziom wody, że musisz wodę pić. I to jest najnowszy serwer, takiego jeszcze nie ma. I z kolegą tutaj, Grzeszkiem takim robimy serwer. Ale jeszcze tam nam pomaga taki jeden Mateusz, ale on to tam mało robi na tym serwerze. Tak, tak to wygląda. Dobra, więc to tutaj. Ja myślałem, żeby to jeszcze do góry jakoś tak zrobić jeden poziom do góry mniej więcej. Chociaż też nie wiem, a nie, to powinno iść ładnie jakoś tutaj. Więc my rozplanujmy sobie schody. Dajmy sobie na to, że schody będą... Tu, raz, dwa, trzy, takie trzy schodki i to będą do góry schodki, dobra. Sierra z Minecraft na YouTube? Tak, oczywiście, że tak. Co myślałeś? Że to jest najlepsze, co może być. Dobra. I teraz kopczymy. Dobra, rozkopczmy to. Przecież tutaj ja powinienem zrobić taki solidny ten. Na przykład tu. To zakopać musimy, później będziemy kombinować oczywiście. Na razie to musimy zrobić taką prowizorę.
O, go kurwi syn. On tu chyba nie wejdzie, nie? O kurwa! O Jezu! Oż ty skurwysynu! Jak mnie jebany przestraszył, kurwy! O, przepraszam! Jezu, zawał kurwa dostałem! Szty jebako śmierdząca! Jezu! O! Gdzie ty jesteś? Jezu! No! O, kurwa! Co za kutoń jeden śmierdzący! O Jezu! O Jezu! No, chodź tu, no. Jaraz cię spali, kurde. Spali cię ogień. Wiesz, że on atakuje tylko, gdy się na niego patrzysz? No właśnie, chyba się źle popatrzyłem na niego. Ja nie pamiętam tych wszystkich mobów, ale se zaraz spłonie, ziomek. W tyłku cię mam, ziomek. Dobra, tu do góry. Łoimy. I teraz tu kucek. I będę... O! Shit. Dobra. I tu będzie już poziom. Znaczy nic nie widzę. Ciemno jak w dupiu. No nie fajno. No nie fajno, powiem wam. Trochę ten. Nie patrz mu się w oczy, to cię zostawi. Kurde, brzmi jakbym był z nim na randce. Nie patrz mu w oczy, to cię zostawi. Nie patrz mi w oczy. Zróbmy sobie, skraftingujmy sobie to jakiś ten. O, żeż ty kurwo jebana, no. Pająk! Pająk! Jezusie drogi. Creeper! Wszystko mnie bije! Muszę sobie łóżko zrobić w końcu. Ale nie mam Irona. Irona nie mam. Nie no, to przezabawny gameplay tutaj mamy. Gdzie są moje rzeczy, powiedzcie? No, masz szczęście, gnoju. Masz szczęście. Rozbierajmy co możemy. Poróbmy jeszcze te łopatki, kelofy. Kielofy chyba jeszcze mam, nie? Kielof jeden mam, ale to już przydałoby się drugi zrobić. Tu muszę podkładać te wszystkie rzeczy, bo tu masakra się dzieje. Znowu w inwentory będę miał nic. Czy nic, nie będę miał miejsca oczywiście, o to mi chodziło. I teraz weźmy sobie kubel. Kubenstone. I zróbmy sobie Arquela. Shovela. I zróbmy sobie... Kielofa. Idźmy do góry tej, przekopmy sobie teraz tak. Zobaczymy jak daleko. Chociaż ten drugi poziom to tak trochę problem, bo on będzie musiał być gdzieś dotąd. Będzie musiał być ten tutaj, bo tu już będzie. Bo to jest podłoga, dobra, czyli to tu. Znaczy to nie będzie mogło być daleko. Okej, okay, rozumiem. Zaraz się przekopczymy ile możemy. Znaczy pewnie tak zaraz tu będzie ten. Idź pod diaksy, go będzie brał na hita. Miecza. A tam diaksy. What the fuck, co tutaj robi ten? Widzieliście? To był ten klocek taki. Tylko, że to był ten klocek taki już zazieleniony. Zobaczymy, jakie tu pomieszczenie mógłbym zrobić. Jak wielkie. Trzeba będzie barierkę dać gdzieś dookoła. Chociaż tutaj z tej strony będzie tak trochę trudno. Dobra, zaraz ich wszystko wypali tutaj. Niech wypali was święty ogień. Później będziemy mogli wyjść na zewnątrz i pokombinować resztę rzeczy. No powinniście już się palić. No nie, tylko pewnie mam drzewa. A tędy nie wejdą, bo to w sumie liście tutaj są, ale. Ale sprytnie, słuchajcie, sprytno.
W tą stronę mogę sobie jeszcze kopczyć. Znowu zielony klocek pod ziemią. No nieźle, słuchajcie, nieźle. A będę musiał, kurde, wełnę też pozbierać. A to wełnę da się z zabijania chyba, nie? Leasing na samochód taki, czy kredyt na samochód? To jest, słuchajcie, samochód leasingowany. A to... Dobra, czy już wiem, że tutaj nie mogę kopczyć. Wiem, że tu kopczyć nie mogę. Natomiast to jest leasing z opcją wykupu samochodu. Jeżeli chodzi o to. Ciekaw jestem, jak daleko mogę jeszcze się tam dokopać, żeby nic nie rozpizgać. Zrobimy sobie taki... mniej więcej ogarnięcie. No bo tutaj będzie tak. Okej, to wróćmy teraz do robienia tego, co tutaj robiliśmy, to na dole. O, tutaj. Bo to mnie tutaj najbardziej na razie interesuje. Musimy rozkopać ten cały balkonik, bo tu ja będę robił swoje rzeczy. Będę być tu bezpiecznie. Te addony do WoWa są coraz dziwniejsze. Czemu niby? O jakie addony ci dokładnie chodzi? Że są dziwniejsze? Zaraz tutaj sobie rozkopczymy to. O, ślicznie. Mógłbym tutaj trochę tego derta jakby zostawić. I to zaraz to sobie skopiemy. Drwienko. No to jest taki idealny plan. No i który to jeszcze tutaj jest? Czekajcie, ja mam mieczora? Nie mam mieczora. Nie mam mieczora Miszora. Oj, czeka na mnie tam na dole. O, patrzcie go. Jej. O, żeż ty kurde. No ile ty możesz mordę dostać? Jeb łopatą. Jaki kurde wytrzymały. Nie zapał addonowego tego żarciku? Nie zapałem addonu żarciku addonowego. Niestety. Kurczę, no nie wyszło mi, słuchajcie. No nie wyszło mi z tym żarcikiem. No przepraszam, no nie jestem taki, kurczę, taki błyskotliwy najwyraźniej. No i dobra, i teraz tak, ja bym sobie chciał tu koberkiem. Kubenstonem teraz. Dobra, i teraz tu musimy tak zrobić. I tu. I tu. Tutaj będzie mniej więcej tak, tylko że to będzie wchodzić jeszcze tu. No nie, tego tutaj w sumie tak nie powinno być. To powinno być tak. Tak, tak, tak. Chociaż w sumie nie, to powinno by tak być tutaj, o tak. Tu, tu, tu i teraz tu zawracamy. O! Tak to powinno być, a to co to tu jest? Dobra, bo to jest ziemia. Ziemia. To też tak zabudujemy trochę. I to tutaj zabudujemy trochę. Jest git. I teraz tu. A jakbym to zrobił tak cwaniacko ze schodkami? Zaraz zobaczymy. Zaraz to popróbuję. Co tam u ciebie? Jak po Kubie? A całkiem dobrze, chociaż jeszcze się troszeczkę na mnie te kubańskie słońce mści pod tym względem, że mi skóra jeszcze schodzi z rąk. No niestety, no takie tutaj uroki kubańskiego pieczącego słońca. Ale tak to spoko, chociaż nie opaliłem się tak, jak wydawało mi się, że się opalę, ale to dlatego, że po prostu kremowałem się jak pojebane 60, a i tak udaru dostałem prawie. I teraz ktoś powie, ale beka, kurwa, koleś prawie udaru dostał, nie? Ale ten, no śmieszne to nie było, bo to rzeczywiście to nawet niebezpieczne jest, jeśli mam być szczery. I czekajcie, bo to tak, i teraz tutaj też tak chcę zrobić. Niebezpieczna sprawa, więc trzeba się kremować, a ja się kurde kremowałem, ale i tak udaru prawie, że dostałem. Moja babcia dostała za to udaru, słuchajcie, znaczy... Zależy jak chcemy zdefiniować udar, bo moja babcia strasznie źle się poczuła. Jej bąble zaczęły wyskakiwać, kurcze, no takie drastyczne troszeczkę sytuacje się porobiły tam u niej. Siedziała, leżała, nic nie mogła zrobić kompletnie.
Ja też tak miałem, że przez dwa dni, słuchajcie, ja przez dwa dni na Kubie siedziałem i grałem w Mass Effecta, no bo po prostu tak mnie poskładało, że to jakaś masakra się zrobiła. Dobra, spadł mi schodek. Czy ja mogę jakoś to tak ustawić? A to nie było tak, że można było jakoś tak ustawić te schodki, żeby one się tak zapętlały na siebie? Ja nie wiem, czy to nie trzeba było zrobić tego, schodek do schodka. No to chyba trzeba schodek do schodka zrobić, nie? Teraz zobaczymy. Postawmy tutaj schodek. Spadłem, fuck. Schodek. Teraz to zrobimy tak. Będzie można dostać podpis Asi. Asia ci, kurde, na ten. Narysuję ci jakiś ładny napis. I teraz, o. A jak teraz to zniszczę. A czy sobie te schodki mogły być jako ten? No, super. Gadajmy. Dobrze. Zbierzmy sobie i teraz to postawmy. Czy te schodki to mogły być nawet jako taki narożnik? Hopsa. No dobra, dobra. No, więc przez dwa dni leżałem i grałem w Mass Effecta na laptopie, którego przeszedłem tam oczywiście. Później w Kanadzie przeszedłem go, jakby dużą część zacząłem robić i ten. I skończyłem w Kanadzie tego Mass Effectcika, ale naprawdę sążnie się grało. Więc siedziałem po prostu, kremiłem się, keczupiłem kremem i tyle. I tak wyglądało, kurczę, parę dni moje na Kubie. No bo wolałem nie wychodzić na słońce, bo jak mnie, kurde, by znowu egipskie, kurde, te sparzyły, to bym miał nieciekawe doświadczenie później. Tutaj mógłbym sobie zrobić i tutaj mógłbym tak... No dobra, no to tak możemy zrobić w sumie, tylko że tu musiałbym więcej schodków później dorobić. Dobra, dorobimy więcej schodków. Raz, dwa. I tu będzie schodek. Teraz tutaj. A, bo tu już widzę, że gdzie się dokopałem. To już też dobrze, bo będę wiedział mniej więcej. I teraz schodeczki lecimy. Jopsa. Hop. No pięknie, Nexus. Pięknie buduje. No nie. Gdzie ty mi wchodzisz tam na mój budynek, co? Jaki super pająk. Dobra, weźmy teraz pod sobą troszkę pokopmy. Co to jest? Co, ogoliłem ziemię łopatą? Nawet nie wiedziałem, że tak można robić. Dobrze, super. Dobrze jest, to ma być takie bunkrowate właśnie. Co za serwer? Można z tym pograć? To nie jest serwer, słuchajcie, to nie jest ten serwer. Ale nie wyglądasz jak Rumun, słabe to opalanie. Powiem ci, że to jest moje opalanie i to tak miało być. Nie no, jak jeździłem gdzieś tam do Tunezji czy coś, no to rzeczywiście opalałem się zazwyczaj bardziej. Ale no mówię, no te dwa dni to też mają swój efekt tutaj. Czekajcie, bo tu ile będzie schodków? Raz. Nie, to będzie 5 schodków, co? Raz, dwa, trzy, cztery. No się udało się. Dobra, teraz to jakoś zakopmy tutaj. A, bo tu jeszcze muszę to dobudować. Co ja tu chcę zrobić? Musi być zabudowane. Dobra, zrobimy tak po prostu. Będzie ok. To jeszcze jakoś będziemy równać później. To tutaj przynajmniej. Trzeba będzie jakoś to zrobić. Tu na razie mamy. Zaklepmy tą dziurę. Chociaż tu moglibyśmy coś tam... Jeszcze jakiś taki dach zrobić. Chociaż tu chciałem zrobić takie... Takie coś, że tutaj to jest tak jakby... To jest jakby tak zakopane. Teraz jakby tutaj tak zrobić, hopsa. To ma być tak właśnie... Tak to ma wyglądać, jakby było zakopane. I teraz tu. Super Nexus Landscaper, powiem wam. Tworzyciel terenów. Zakopmy sobie tak tutaj, to później ładnie zarośnie sobie.
tak to ma być. I to sobie później zarośnie, będzie ładnie. Okej, to teraz jeszcze szybki musimy zrobić. Zrobimy sobie szyby. Nawet tego kobla przepalił. Fu, ja nie przepalałem żadnych kablów. Why for money? Minecraft dlaczego? Minecraft dlatego, że lubię, że chcę. Kurczę, no. Dajcie mi pograć w Minecraft. Zobaczymy, czy 16 szybek to chyba nie wystarczy, nie? Jak tutaj zrobię? No to ja chcę te paneliki tak tutaj zrobić. Dobrze, na parę tych tu wystarczy, chociaż co, cały ten chociaż dolny porobię, żeby mi tu nie wskakiwały. No i nie zdążyłem. Dobra, resztę zakleję po prostu. Na razie, że tak będzie dobrze. To zaraz jeszcze oskubię. I tu sobie zrobimy takie małe schodeczki do góry. Jakoś planuję to zrobić. Będzie dobrze. Czy będzie można zagrać ze mną w Warcrafta? Jak będę grał, to tak. Czy gram na modach? Nie, to jest zwykły survival. Zwykły survival chaos. Znaczy wiemy, że tutaj tu się kończy mój limit. Rozumiem, że tutaj też już nie mogę. Dobra, czyli teoretycznie mogę tutaj dopiero kopczyć. Chociaż to wolałbym tutaj jak już kopczyć. A to co to tu jest? A dobra, to już wiem co to jest. Dopiero poznaję granicę mojego domu. Jeszcze jeden w górę bym musiał przekopać. Tu na razie też nikt jeszcze nie wejdzie. Dobra. Tak trochę podziurawiony ten dom jest, co prawda. Ale... mówi się trudno. Czyli teoretycznie taki narożnik tu musiałby być. Zakleję to na razie tu, tu. I teraz jeszcze w tą stronę mógłbym przekopać. Raz, dwa, trzy. Dotąd mniej więcej. Co zrobić trzeba, żeby ze mną biegały dwa pety w BM-ie? Trzeba, kurczę, być super ziomkiem, takim Nexosem, jak ja. Grać 10 lat w World of Warcraft, ty dostajesz. Nie, a tak serio to... dopiero jak dostajesz legendarną broń artefaktową, to... wtedy jakby ten drugi pet jest przypisany do ciebie. Jako ten, jako pet z artefaktu. To jest twoja artefaktowa umiejętność, że masz peta. Kupisz mi abonament do WoWa, bo mnie nie stać. Dogadajmy się. No kurczę, no to co mi możesz zaproponować? Słuchaj, pokopisz mi derta w tym, w Minecrafcie, co ty na to? Będziesz moim minecraftowym, kurde, gold farmerem. Znaczy, cobblestone farmerem. Jak to? Idziesz na taki układ? Chociaż w sumie teraz jak tu bym chciał zmienić podłogę, to bym nie mógł, czyli tu bym musiał jeden level do góry tutaj podjechać. No dobra, na razie rozkopmy to i sobie później pomyślimy, jak to będzie wyglądać. No jak zmienię podłogę, to zmienię też sufit w sumie. Co jest takie trochę średnie, moim zdaniem. No nawet widzę, że zweryfikowanego dali mu temu, mu botowi. Mubot verified. Dobrze. Już będę wiedział, że żadne muboty to są udawane takie. A, bo tu... aha, już wiem co tutaj było. Dobrze. A tak zastanawiam się, co za dziura tu była, ale to była dziura po moim kopanym węglu. Gdzieś tu zaraz powinny być kresy chyba tego miejsca, tak mi się kurczę wydaje. Kiedy będę grywał w Warcrafta? A tego to nawet, słuchaj, to są niezbadane wyroki boskie, kiedy ja w Warcrafta będę grał, słuchaj. Trudno powiedzieć, no, trudno powiedzieć. O, skończył mi się film tutaj robić, dobra. Teraz muszę go zuploadować i niedługo wypuścić, więc weźmy sobie tutaj upload. Mam nadzieję, że lagów nie będzie, jak będę uploadował. Znaczy, czy ktoś z was ten ma... ma tego fidget coś tam spinner, to takie małe gówno do kręcenia w rączkach? Bo ten, widziałem, że to strasznie popularne jest. W Kanadzie to wszyscy mają te kurde pieprzone ten, to niby do trenowania palców i tak dalej, tak... I kurczę, i to wszyscy teraz mają. Ja właśnie zastanawiam się, o co z tym chodzi, skąd to się wzięło i dlaczego to jest w ogóle używane. Ja chyba kupię, goddammit. Czy szykuję jakiś ten, rzeczy na urodziny Blizzarda?
Blizzard to pewnie zaplanował event ze wszystkimi z Blizzarda, którzy nawet grają, kurczę, w Heroes of the Storm. A nie, nie ze mną nic, kurczę, znając życie, więc nawet nie wiem, jak coś ten... Ja nic nie planuję w każdym razie. Dobrze. To niech się tutaj uploaduje. Teraz u nas powinno być już dobrze. F11. I wracamy sobie do gierki. Wykopiemy sobie tutaj. Trzeba będzie też jeszcze farmę zrobić jakoś niedługo. Jakieś żarcie, jakiś płot. Tak dalej. To coś takiego jak piłka antystresowa. No, możliwe. Ja słyszałem, że to bardziej do ćwiczenia palców jest. Takie do kręcenia. Ale ponoć to coś tam mają to zbanować. Jak już coś tam ma to być nielegalne, nie wiem. Albo to dostałem jakieś super lewe informacje. Wow, w tą stronę ta góra jest naprawdę duża. Cześć Anders, cześć, cześć, siemanko. Co widzicie, szkołę mieliście tak kurczę szybko? Bezimienna to tutaj przed 14 jeszcze była i kurczę siedziała. Bezimienna, czy ty byłaś dzisiaj w szkole, powiedz mi? Przyznaj się. Jak nie, to nie powiemy, słuchaj. Dochowamy tajemnicy. No dobra, czyli tutaj jest kres. Koniec. The end. Ja? Chory. A, chory. Ja też, kurde, chory. Okej, teraz jeden do góry, ale to dopiero w dzień musimy zrobić. Nie no, serio, trzeba tutaj to zdobyć jakąś tą. Idziemy mieczor i idziemy zabijać durne owce. Czy ty powiedziałeś właśnie durne owce? Zarżniemy te owieczki i zrobimy sobie łóżeczko. Zamknę się w pokoju w przepiekarni. O, żeż w mordę, żałuję już teraz, co ja zrobiłem. Żałuję tego teraz. O mój Boże. Jeb, jeb. Anime. Auci, auci. O, wpadłem do... O Jezu, kurwa, jaka dziura. Dobra, dobra. Wiesz. A kurde, nie! Nie! Co to ma być? Uciekamy, uciekamy. Dobra, z drugiej strony może będzie jeszcze jakaś owca. Jeszcze jedną potrzebuję. Ile krypsów! Nie! Jak bronią tych owców! Dobra, czekajcie. Jakoś muszę zdobyć te owce. O, tu jest jeszcze. Ale. Dropnij, błagam. Jak nie dropniesz, to będzie słabo. Jest, dobra, mamy 3. Idziemy do domku. Idziemy do domku. Hops, 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 hops. Dobra. Jezus, kurwa, myślałem, że spadnę na drabinie. Życie na krawędzi, słuchajcie. Życie na krawędzi jak nic. Dobra, idzie jak to się robiło? Drewno? Przecież biorę tak, drewno, drewno 3. No, świetno. Too many monsters nearby. I co ja niby mam tu zrobić, jak tu jest tyle monsters? God damn it. Monster. How should I feel? Creatures lie here. Looking through the window. O, jest, dobra. Witam w Polsce. Dziękuję, że mnie tak kurczę witasz bardzo miło. Miło być w Polsce, słuchajcie. Dobrze. Przepalimy to tutaj. Mam dość. Mam dość. Wiecie, co zrobimy? Wiecie, co zrobimy. Zrobimy... Tutaj pochodniowo, kurczę. No ale tych to, kurczę...
No nie, 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 nie. No żeż kurde mać. O, system jaskiń tutaj. Ale piękno, to ja by tu muszę się przekopać zaraz stąd tutaj na dół i mieć wejście. Ewentualnie tu zrobię taki shaft. Nice, zarąbiście. I tu jest zejście do niego, no. No. I tu jest jakiś, o, ale mam fajny teren. Dobra. Bardzo ładnie się tu porobiło. Jeszcze górę sobie oświetlimy. Dobra, jeszcze tutaj. No. Ach, dobra. Profesjonalny zabijacz creepsów. Mam tu trochę baraniej kiełbasy. Moja ulubiona. Ja muszę z barana zaraz tutaj kurde kiełbasę zrobić. Dobra, na razie powinno być oświetlone całkiem ładnie, nie? Co Minecraft robi z ludźmi? No niestety, tak to bywa, widzicie. Dobra, powinno być ładnie oświetlone. Oświetlone, tlone, nice, dobrze jest. Teraz tak, tutaj bym tak dał, tu. I tu jeszcze zrobimy tak, o i tu. O i to. Zakopczył. Dobra, wygląda nieźle. Tam coś się zepsuło. Co tu się zepsuło, powiedz mi? No jak ja cię... No żeż do kur... Ja słyszałem tylko tak i mówię, o nie, do przodu, do przodu, No i kurczę, no i fajno mi rozwalili wszystko, kurde, nie warto, 10 na 0, najgorsze. Najgorzej co mogło się stać. Trzeba będzie zaraz pójść. Dobrze. Pójść trzeba będzie szybki porobić, bo to straszne to co tam się dzieje. A może do jakiejś kopalni po jakieś materiałsy? Czy to jeszcze wyszejpować trzeba wszystko? Wyrównać i tak dalej. Dobra, teraz jest super. Teraz już nam wszystko może wejść do domu. Jak sobie tak patrzę. Trzeba tutaj chociaż tak zataśmować to. I tutaj też zataśmować. Wszędzie jest tak potaśmowane, tak wiecie, tak ciulowo, ale stabilnie. To mi się nie podoba tutaj. No też tak głupio byłoby to wycinać tutaj. Nie wiem jak to u góry będzie. Dobra, mam łopatkę. Dobrze. No to lecimy jeden stopień do góry. To trzeba będzie jakoś później zamurować. Jeden stopień do góry, tak mniej więcej. Tak będzie wyglądał mniej więcej ten pokój. Czy moja klawiatura, jak tam moja klawiatura Razer Stealth? A całkiem dobrze, teraz na niej aktualnie gram. Jakbyś chciałbyś jakieś szczegóły wiedzieć na temat tej klawiatury? Jest klawiatura jak klawiatura, no. Przede wszystkim, no, nie ma takiego, bo jakby jest różnica między tym a tym. I właśnie zdecydowanie akurat Stealth to piękna sprawa. Ja nie mówię, że to klikanie jest satysfakcjonujące bardzo. Bardzo lubię nawet, bym powiedział. Problem z tym jest takie, że wszędzie to słychać. Wszędzie, bo teraz zobacz, że jak ja klikam tak troszeczkę ciszej te przyciski, to prawie nie słychać. Słychać to jak normalną klawiaturę. Jak trochę głośniej zacznę, to i tak nie jest tak tragicznie. Więc akurat jak już to polecam Stealth bardzo, bardzo gorąco. Game Mode 1. Nie, nie. Ja tutaj gram, słuchajcie, legitnie.
Zauważyłem taką jedną małą rzecz. Otóż jakby kiedyś, dawno, dawno temu, jak grało się w gierki, to jakby, no nie wiem, czy nie chciałbym tu nadużywać tego słowa, czy też tego określenia, ale miało się niby więcej zabawy z gier, które w dzisiejszych czasach rzekomo dają mniej zabawy, wiecie, o co chodzi. Czyli powiedzmy, grałem sobie w GTA Vice City, ja potrafiłem nawet nie ruszać w ogóle wątku fabularnego. Jedyne co to ja robiłem, odpalałem GTA Vice City, czy tam powiedzmy jakieś GTA, no GTA 3 to mniej, najwięcej w Vice City grałem. I odpalałem sobie tą gierkę i jedyne co robiłem, to jeździłem po mieście, strzelałem sobie, wiadomo, gdzieś tam jakieś kody się wpisywało i tyle, nie? Dzisiaj to tak wszystko jest takie, no i tak jakoś też tak łatwo sięgnąć po te kody. Szybko się nudzimy gierkami, to też można bardzo jakby łatwo osiągnąć, znudzić się jakąś daną gierką. Jakby teraz mamy mniej wytrwałości w tych grach, tak jakby. To zależy kto co lubi, nie? Ale to też na przykład chociażby jeżeli chodzi o nowe gry. Jak nowe gry wychodzą, zobaczcie, że każda nowa gra ma po prostu rzeszę ludzi, którzy po prostu chodzą na, powiedzmy, na trailery na YouTubie i krzyczą: o, jaka ta gra słaba, o jakie to jest. Z Destiny ostatnio oglądałem jakiś trailer i patrzę po prostu w te komentarze. Mówię, no kurde, co z tymi ludźmi jest? Wszystko co wychodzi to jest takie: no, Destiny najgorsza gra będzie na ziemi. O Jezusie drogi, co tu się odpierdzielam? Masakram. Dobra, czyli ta ściana, to jednak ona musi być tutaj. Bo ja nie chciałbym tego tutaj mieć, więc zamurujmy to tutaj. I to tutaj, powiedzmy, na razie. I to tutaj na razie. Takie coś tu będzie. I to tutaj zamurujmy na razie. Tam dalej to my nie chcemy iść. W tą stronę coś tutaj jest? A, to jest tylko to. No to ja bym chciał to w sumie jeszcze rozkopać. Chyba jak w tą stronę. Później to jakoś podkopiemy. Byliśmy młodsi. Mniej znaliśmy teraz. No to jest... Za dużo w dupie to też jest dobre określenie, wiecie. Kiedyś to było... Ej Mati, weź mi wyślij explosion. Masz IRD, Mati, wyślij mi explosion przez podczerwień. Jakby cieszyliśmy się bardziej z tych wszystkich rzeczy, nie? No dzisiaj takie, dostałem iPhone'a na komunię świętą. Nie. No, góra jedna. Spokojnie. Panie, wyklepie się, wszystko będzie ładnie. Okej, teraz tutaj i tu jeszcze 2 stopnie do góry będą musiały iść. Z Bluetootha. Nie ruszaj tą Nokią, bo połączenie zerwiesz. No, no. Gdzie tam Bluetootha? Bluetootha to kurde, to jak byłeś jakiś burżuj, to i przez IRD się wysyłało. CSO na Javie. Weź połóż obok siebie, szybciej będzie szło. Tak to właśnie było. Tak to właśnie było. Dobra. Będzie jeszcze jeden level do góry. Zresztą muszę przekopczyć, no. To były dawne czasy. Kiedyś było dawno. Zaraz tutaj tą... konstrukcja jakby. Główny zamysł tej bazy to ma być taki, że jakby wyobraźcie sobie, macie górę i w tej górze tak po prostu wystają takie właśnie, takie rzeczy, jakby coś wbudowane w górę i jakby dalej macie tą górę, tylko że z poszczególnych elementów wystaje, powiedzmy, kawałek tej bazy. Taki zamysł sobie zrobiłem, nie? Że jakby baza, z której części tej bazy wystają poza tą górę. Nexus, odpowiesz mi, jaką zamierzam kupić i nie wiem, czy się opłaca, mieszkam w bloku i nie wiem, czy rodzice będą słyszeli, dlatego chcę stealth. Nie, no powiem ci, stealth to wiesz, to rodzice to raz, a weź to dla twojego własnego też ten. Jak grasz z kolegami na Skype'ie, już ci mówię, będziesz ich wkurwiał. No jeżeli chcesz ich wkurzać, no to jak najbardziej kupuj stary normalną wersję, byś mi tam cykał do tego stopnia, że cię po prostu będą wywalać ze Skype'a. Były takie przypadki, że to właśnie ludzi wkurza. No chyba, że masz dobrze ustawiony mikrofon, to wtedy nie ma aż takiego dużego problemu z tym.
Ale generalnie stealth jest bardzo, bardzo fajny. Jest to bardzo satysfakcjonująca klawiatura. Troszeczkę droga oczywiście. Ja nie wiem, czy ta edycja stealth trochę więcej kosztuje, czy co, ale satysfakcjonująca, bardzo fajna. Jakby build quality jest całkiem spoko. Tylko też musisz pamiętać o tym, że ta klawiatura ma bardzo wysokie przyciski. Znaczy, bardzo wysokie. No ja akurat przez większość czasu używałem klawiatur, które są, mają takie bardziej płaskie przyciski. A tu są bardzo wystające, jak w takiej klasycznej klawiaturze troszkę. Więc to też musisz wziąć na to ten. Bo jak ja się przesiadłem z mojego Deathstalkera na właśnie tą klawiaturę. A Deathstalker ma taką jakby klawiaturę troszkę, że tak to nazwę, laptopową, taką w ogóle płaską, to jak ja w ogóle się przyszedłem na to, to, ja to palcami się potykałem. Było śmieszne. Dobra, czekajcie, musimy wziąć szybko tutaj opsa, zanim jeszcze się zaczną pojawiać potwory, idziemy spać. Patrzcie, jak mi łopata stoi, kurde. A, no to gadasz na przycisku, ma to luz. To już jest preferencja tak naprawdę, co dla ciebie. Obydwie klawiatury są dosłownie takie same. No pod tym względem, że tylko dźwięk masz inny, nie? Może leciutko odczucia inne. Dobrze. Dobrze. Daj to tutaj. Okej, teraz chciałem tutaj wyłożyć, powiedzmy, podłogę kolejną. Musiałbym schody przedłużyć. Raz, dwa, trzy. I teraz tak. Przedłużymy schody tutaj. Żeby tutaj już być na tym poziomie, żeby mieć tutaj dwa klocki. O. Bo ja tu zaraz będę podnosił podłogę. Ja z membranówki przerzuciłem się na Corsair K95 Platinum, to było dopiero dziwne uczucie pisząc na mechaniku, no to jest takie, to jest inne doświadczenie klawiaturowe. Nowe doświadczenie klawiaturowe, którego jeszcze nigdy nie doznałeś. Na razie zrobię sobie tutaj dyrtową podłogę, tylko chcę wylać tą podłogę, później będę ją przekopywał jeszcze raz na zdjęcie. Bo nie mam jeszcze materiałów, z czego chciałbym zrobić tą podłogę jakoś. Muszę robić na razie w ten sposób. Na razie muszę wylać tutaj fundamenty dyrtowe, ziemią zasypać. Prawdziwy Polak mechanik. Dopiero później będziemy kombinować. O! Będę musiał podnieść jeden poziom jeszcze, bo będę... Chociaż nie, ten poziom jest całkiem okej. No tak jest ok. Myślałem, że jeszcze jeden poziom będę musiał podnosić. Ale jest jak najbardziej w porządku. Kiedy Minecraft niedźwiedziem? Nie mam pojęcia, jak przyjdzie do mnie. To jak najbardziej można zagrać. Będę musiał opublikować Filmora. Dobrze. Myślałem, że się noc zaczyna znowu, kurde. Mówię, coś się dzieje z tą nocą. Kurde. Co ta ziema? Dobrze, i teraz tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No! Jest gites. Jest majonez. Więc trzeba tu jeszcze wbudować to ten. I takie coś będę chciał zrobić. Widzicie? To jest tak, że macie górę. Gdzie jest góra? I z tej góry wystaje tu kawałek taki, o, coś takiego. Jest góra, wystaje takie coś. Jest góra i wystaje tutaj taki koniuszek, który jest jeszcze jakby zasypany dodatkowo, nie? Jest taka, ma być okupowana góra. Psa. Jest dobrze. Jest mega dobrze.